witam serdecznie, Magdalena Bałkowiec. Od dwóch dni południowo-zachodnia część naszego kraju mierzy się z katastrofą powodziową. Lądek Zdrój, Kłodzko, Konysa to między innymi w tych miejscowościach. Żywioł spowodował największe spustoszenie. Wrocław szykuje się na nadejście fali kulminacyjnej. To jest chwila, moment. Patrzę teraz, jak ta woda tam rwąca jest i to przeraża. Sytuacja jest tragiczna, potracili nawet cały dobytek swojego życia. Woda już po prostu wdarła się niektórym do domu. Tama niestety już puszcza, praktycznie już całkowicie można powiedzieć, że jest zerwana, więc czeka nas jeszcze jeden dopływ większej wody. Powódź zbiera niestety śmiertelne żniwo. Piątą ofiarą powodzi jest lekarz Krzysztof Kamiński, ordynator jednego z oddziałów szpitala w Nysie, który wracał z dyżuru. Nie dotarł do domu. W wielu miejscowościach ewakuowane są całe osiedla. Woda napiera na Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. Do Wrocławia powodziowa fala kulminacyjna ma dotrzeć jutro i będzie się utrzymywać kilka dni, a we Wrocławiu jest Janusz Rzeczkowski, niestrudzony Janusz Rzeczkowski, muszę to powiedzieć, który od kilkunastu godzin relacjonuje dla Państwa to, co się dzieje w związku z powodzią. Witaj Januszu, powiedz właśnie, jak ta sytuacja we Wrocławiu teraz wygląda. Ta sytuacja we Wrocławiu w niczym nie przypomina tej, którą widzieliśmy na południu kraju w takich miejscach jak Głuchołazy, jak Prudnik, jak Kłodzko. Tutaj Odra jest w tej chwili na podwyższonym stanie. To widać, kiedy tutaj popatrzymy na płynącą rzekę. Ja jestem na skwerze Lecha i Marii Kaczyńskich i z tego miejsca widać wyraźnie, że wody jest dużo więcej. Widać również, że ta woda niesie ze sobą różnego rodzaju, nie wiem, gałęzie, czasami większe elementy drewna, gdzieś porwanych właśnie elementów w czasie tej swojej podróży przez powodziowe tereny, ale jest, powiedzmy sobie uczciwie, jeszcze bezpiecznie. Niemniej władze ogłosiły stan podwyższonej gotowości. Władze miasta. Dziś z kolei w Urzędzie Wojewódzkim, na temat którego właśnie w tej chwili się znajduje, odbędzie się sztab zarządzania kryzysowego. W tym sztabie udział weźmie premier. Zobaczymy, czy będzie można wziąć udział przynajmniej w jakimś briefingu, jakimś spotkaniu z mediami, czy będzie jakiś komunikat po tym spotkaniu. Mamy sporo pytań dotyczących zarówno reakcji na to, co wydarzyło się w tym kontekście powodziowym, jak i również przyszłości i konsekwencji, które na przykład można wyciągnąć wobec tych, a nie innych ministrów, którzy na przykład do kwestii infrastruktury przeciwpowodziowych, do regulacji rzek, do retencji podchodzą w swoisty sposób. Czy uda nam się zadać te pytania, czy tutaj dojdzie do spotkania z mediami? Czas pokaże. Nasza kamera jest na miejscu i oczywiście przede wszystkim monitorujemy stan Odry. Na bieżąco będziemy wracać z raportami pogodowymi w Republice. Bardzo dziękuję. To był Janusz Rzeczkowski, który obserwuje sytuację we Wrocławiu. Wiemy, że tam we wtorek dotrze fala powodziowa, ta kulminacyjna. A w piątek premier Donald Tusk uspokajał, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Drugiego dnia mówił już zupełnie co innego, a w niedzielę zlecił przygotowanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Co ważne, gdy premier Polski uspokajał, czeskie władze informowały, że trzeba być gotowym na najczarniejsze scenariusze. Ostrzegali synoptycy, ostrzegali eksperci, ostrzegały media. Południowa Polska musi przygotować się na możliwą powódź, ale premier Donald Tusk jeszcze przedwczoraj uspokajał. Chciałbym od razu powiedzieć na początek te prognozy, które też łączyliśmy się z prognostykami. Te prognozy nie są przesadnie alarmujące.
jego narracja nie wytrzymała zderzenia z rzeczywistością. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Te prognozy w ciągu ostatnich 48 godzin zmieniały się, ale generalnie one nie są optymistyczne. Jednocześnie Tusk zaapelował, żeby w czasie powodzi nie mówić o polityce. Pamiętajmy, że każda rzecz, która się dzieje społecznie, jest polityką. Naturalnie w kontekście tych różnych wydarzeń też oceniamy, jak poszczególne ugrupowania, politycy poszczególnie się zachowują, czy robią dobrze, czy źle. Przykład: Wojska Obrony Terytorialnej. Dziś to żołnierze właśnie tej formacji są na pierwszej linii frontu walki z żywiołem. Z dumą na swoich mediach społecznościowych podkreśla to m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojska Obrony Terytorialnej to formacja stworzona w 2017 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ówczesna opozycja nazywała je prywatną armią Antoniego Macierewicza. Jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do tego projektu. Widzimy w nim propagandowe działanie Antoniego Macierewicza. Przypomnijmy, sam Władysław Kosiniak-Kamysz domagał się likwidacji terytorialsów. Trzeba zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej, bo one nie służą naszemu społeczeństwu. Nie widzimy efektów ich działań. Trzeba zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej. Nadal trwa też nagonka na zakupy z Funduszu Sprawiedliwości, dokonywane w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Politycy koalicji 13 grudnia i sprzyjająca jej nielegalna Telewizja Polska próbują przekonać Polaków, że w ten sposób ówczesny rząd promował swoich polityków. To naprawdę był po prostu ocean pieniędzy, które płynęły do okręgów wyborczych poszczególnych kandydatów suwerennej Polski na te wszystkie wozy strażackie, rzekomo przydatne, nie wiadomo właściwie do czego, ale Polakom. Dziś Ochotnicza Straż Pożarna wykorzystuje ten nowoczesny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i dobytku Polaków, także z dotkniętych powodzią terenów. Również w tym przypadku rząd Tuska, który wcześniej atakował Zjednoczoną Prawicę za wydatki zbrojeniowe, dziś chwali się odbieranym sprzętem wojskowym. Konrad Wąż, Republika. Nasi reporterzy śledzą sytuację w wielu miejscach w kraju. W Zakopanem brakuje już niewiele do przekroczenia stanu alarmowego. Tam sytuację w stolicy Tatry na bieżąco śledzi nasza reporterka Olimpia Trzyzna. Witaj, Olimpio. Powiedz, jak minęła ta noc i czego spodziewamy się na te najbliższe godziny? Na razie ten poziom, żeby woda przekroczyła koryto, jest jeszcze dość duży, więc nie ma alarmu powodziowego w Zakopanem, ale ta noc naprawdę była bardzo nieciekawa. Ja akurat wracałam wtedy z Czech do Zakopanego i było bardzo, bardzo ulewnie. Czego dowodem jest to, co się dzisiaj dzieje, ja Państwu pokażę. Ja jestem nad niewielką rzeczką, tak zwaną cichą wodą, która jest dopływem Zakopianki. Proszę Państwa, sytuacja w Zakopanem nie jest najlepsza, bo od dłuższego czasu stan wód w tatrzańskich potokach był po prostu podniesiony, a intensywne opady deszczu w ostatnich dniach przyczyniły się do zalania wielu szlaków i woda wyrządziła szkody także na podtatrzańskich miejscowościach. Proszę Państwa, od świata zostało odcięte schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. W nocy woda zerwała most na Roztoce, a wielu szlaków zostało zamkniętych. Bardzo proszę, jeżeli ludzie, turyści chcą wyjść na tatrzańskie szlaki, żeby zapoznali się z listą zamkniętych szlaków, bo szlak wokół Morskiego Oka oraz Narysy został zamknięty, a mostek przy Wielkim Stawie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich również jest i już go nie ma po prostu. Odcinek ścieżki nad Reglami z Polany Małołąckiej do przysłopu Miętusiego także jest nie do przejścia. Droga Oswalda Balcera jest zamknięta ze względu na wysoki stan wód. Na skutek intensywnych opadów zapadła się też część drogi z Zakopanego na Łysą Polanę, na odcinku od skrętu w stronie Murzasitla do Brzezin. Ja będę dla Państwa monitorowała stale to, co się dzieje, także będziemy tworzyli dla Państwa specjalne raporty z Podhala. Te raporty z całego kraju na bieżąco nasi reporterzy Państwu przedstawiają. To była Olimpia Trzyzna z Zakopanego. Bardzo dziękuję, Olimpio.
Obecna wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska oraz obecna wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska jasno wypowiadały się przeciwko budowie zbiorników retencyjnych, które mogły uchronić Kotlinę Kłodzką przed powodzią. Teraz Monika Wielichowska twierdzi, że było inaczej. Dziś o te wypowiedzi próbowaliśmy zapytać marszałka Sejmu Szymona Hołownię, jednak nie był skory do udzielenia konkretnej odpowiedzi. Ani mieszkańców, ani władz samorządowych gmin, ani też powiatu nie ma zgody na takie propozycje lokalizacji 9 suchych zbiorników na terenie ziemi kłodzkiej. Wody Polskie podlegające pod rząd wydały publiczne pieniądze w błoto. Uczestniczyłam w jednym ze spotkań w Ścinawce Górnej, gdzie mieszkańcy jasno określili, co myślą o przygotowanej analizie. Ja też. Czy rozmawiał pan z marszałek Wielichowską na temat jej postawy, ponieważ ona aktywnie wspierała protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej? Przepraszam, jaką redakcję pan reprezentuje? Daniel Machnowski, Republika. Dziękuję. Czy nadeszła jakaś refleksja do pani marszałek? Wie pan co, rozmawiał pan teraz jest czas na jedyną i wyłącznie jedyną w mojej ocenie refleksję. Jak pomóc ludziom? Rozliczeniami i ogrzeniem. Ale gdyby były zbiorniki retencyjne? Chwileczkę, a mogę skończyć? Teraz ja mówię. Jeżeli chce pan dzisiaj jątrzyć, jeżeli chce pan dzisiaj robić rozliczenia, jeżeli chce pan dzisiaj oskarżać, jeżeli chce pan partyjnych wojenek, to niech je sobie pan sam robi. My dzisiaj robimy wszystko, żeby pomóc powodzianom. Niech pan pójdzie i ma odwagę skonfrontować się z tymi, którzy dzisiaj potracili domy, potracili dobytki i powiedzieć, że pan ma teraz ochotę rozkręcić w swojej telewizji kolejną partyjną wojenkę, bo to jest dokładnie to, czego dzisiaj potrzebujemy. Ja panu powiem, że to, czego dzisiaj potrzebujemy, to rąk do pracy. Potrzebujemy wody butelkowanej, potrzebujemy środków czystości, potrzebujemy środków higieny, bo ludzie nie mają co pić, ludzie się nie mają w czym umyć, ludzie potracili dobytki całego życia. I o tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, że znowu będziecie próbowali szczuć jednych Polaków na drugich. Dziękuję panu bardzo. Proszę, bardzo wiadomo, dziękujemy, panie redaktorze. Pan redaktor, gdyby te zbiorniki powstały, może to... A co pan zrobił, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne? Może mi pan powiedzieć, co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? Na pewno nie chodziłem na protesty i nie wspierałem. Ale ja nie pytam, co pan, czego pan nie robił. Pytam, co pan zrobił, bo mądrym, tak powiem, mocnym w gębie to łatwo być po szkodzie. Robi pan dzisiaj karierę, robi pan dzisiaj pieniądze na ludzkiej krzywdzie. Zachęcam pana do etycznej refleksji nad pana postawą. O 12:00 premier Donald Tusk miał konferencję prasową. Byli tam nasi dziennikarze, by zadać pytania premierowi. Jednak znów, mimo dopełnienia wszelkich formalności, Republika nie znalazła się na liście mediów upoważnionych do wejścia. Nie mówimy teraz tutaj o polityce. To są instrukcje dla ludzi, którzy potrzebują pomocy i dla tych, którzy im pomagają. To jest bardzo ciężkie przestępstwo i stworzenie powszechnego zagrożenia przez tych, którzy podjęli decyzję o niewpuszczeniu telewizji, przez którą kontakt mają ludzie odcięci w tej chwili od świata, którzy są zalewani wodą. Ta banda przestępców, która tego dokonuje, pójdzie siedzieć za to. Znaczy, bo teraz to już nie chodzi o naruszenie prawa prasowego, tylko stworzenie zagrożenia w sytuacji, kiedy ludzie walczą o życie. I ogromny apel do wszystkich polityków, do wszystkich, którzy mają jeszcze odrobinę oleju w głowie, żeby zatrzymali tych wariatów, którzy tam siedzą w kancelarii premiera. Bo polityka się skończyła. Też panie Hołownia, pan mówiłeś o tym. Polityka się skończyła. Trzeba ratować ludzi. A wy odcinacie ludzi od informacji, bo się im wam poglądy nie podobają. Jesteście gorsi od komunistów. Gorsi. Bo komuniści pozwalali przynajmniej ratować ludzi. Trzeba ratować ludzi. Nasi reporterzy są w całym kraju na bieżąco, monitorują, co się dzieje. To wszystko w tym serwisie informacyjnym, ale oczywiście temat powodzi, tego, co się dzieje w naszym kraju, jest tematem numer jeden. Będziemy do tego cały czas na naszej antenie wracać. Kontynuujemy wydanie specjalne. Za chwilę spotka się z państwem Monika Borkowska i jej kolejni goście. A ja mówię państwu, do zobaczenia.